Kłaniam się bardzo nisko. Niedziela razem z telewizją TVS, razem z programem Weekend z TVS w Pawłowicach. Od dwóch dni pokazujemy, co takiego pięknego w Pawłowicach można zobaczyć i zachęcamy Państwa, żeby tutaj właśnie przyjechać. Raz jeszcze podaję, jeżeli jedziecie od Katowic w kierunku Wisły drogą 81, należy zajrzeć do Pawłowic koniecznie, no a z Wisły do Katowic analogicznie, w połowie drogi gdzieś Pawłowice, piękna, urokliwa gmina, gdzie można odpocząć, gdzie można spędzić miło czas, dobrze zjeść, gdzie można także zobaczyć, jak wygląda typowy śląski folklor. Tym razem w wykonaniu zespołu Jarząbkowianki. Proszę bardzo, tak wygląda reklama tego zespołu, a tak wygląda kierownik artystyczny. Pani Genowefa Klimosz, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana. Pani Genowefo, wszystkie panie występują w pięknych, tradycyjnych strojach i to wszystkie te panie mają stroje, które pani przygotowała. Możemy trochę więcej na temat tych strojów powiedzieć? Oczywiście, panie redaktorze, wszystko się zgadza, więc może pan pozwoli, że zacznę od góry prezentować swój strój, a później również tutaj panie. Bardzo proszę. Więc nasz strój, o którym się mówi, że jest śląski, cieszyński, cieszyńsko-wałaski, a nawet i podgórski. I każda ta nazwa jest dobra. Więc może zacznę od czepca, który znajduje się na moim czole. Jest to czepiec, który ma ponad 70 lat. Jest zrobiony metodą czułkową i był po prostu, moja mama w nim się czepiła na weselu. To, co znajduje się na górze, to jest tak zwany żurek związany w widło. To widać tutaj, co widać tutaj z tyłu. Dalszą częścią to jest kabotek. To jest kabotek wykonany z płótna, choć kiedyś były robione kabotki. Faktycznie zgadza się, ja tu sprawdzam. Tak, pan redaktor sprawdza. To jest kabotek, który jest wykonany w tym wypadku z płótna. Jest to kabotek wielosezonowy, bo na lato to są kabotki z lemcem tak zwanym. Nasze babcie chodziły w lecie z kabotka, który składał się z jedbabiu, z tak zwanego surowego. I tutaj wykończone jest koronkami, czyli to jest, to się nazywa gipiura, a właściwie to jest, można nazwać to również haftem angielskim. Panie, które nie mają orpantu, a to jest orpant ze srebra, tutaj i również broszka, jest to, jak również pas, jest to oryginalny, wykonany metodą złotniczą filigramową, tak się to fachowo nazywa. I ten kwiatek, który tutaj jest, to jest tak zwana szarotka cieszyńska, kwiatek cieszyński, który rośnie tylko na terenie Beskidu Cieszyńskiego. To jest orpant i wtedy tutaj ten żabot jest prosty. A panie, które nie mają, może przejdziemy tutaj do następnej pani. Bardzo proszę. Do tej pani. A panie, które orpantu prawdziwego nie mają, to mają żabot przymarszczony, bo tak to po prostu wygląda. Dalej schodzimy, to jest suknia. To całe z opleckiem na dół nazywa się to suknia. Suknia składa się z żywotka, żywotek to jest ta część aksamitna, która również jest pięknie wykonane, prawda? Która jest tutaj ozdobiona, haftowana. Proszę zobaczyć do tyłu również. Pokażemy szybciutko z tyłu, jak to wygląda. Tak zwany ołtarz, pani mówiła, że tak się to nazywa. Ten kwiatek to jest ołtarza z kościoła z Golasowic. I strój cieszyński każdy poznaje na Śląsku, że ma tak zwany szczytek. Ja go pokażę może tutaj na tej pani. Proszę bardzo, to jest szczytek. I skoro już jesteśmy przy tej pani, to pozwólmy, że to jest, stroje robi się różnymi metodami. To jest strój, który jest 77 lat stary, jest to po mojej matce chrzestnej, jest to robione metodą inkrustu, to są wzory hafty robione koralikami, a to jest tak zwana laceta, której w ogóle już teraz nie ma, a była sprowadzana z Czechosłowacji. No to tyle, a to też jest inkrust, ale już dorabiane cekinami. Czy coś jeszcze na temat tych strojów można dodać? Tak, jeszcze na temat tych strojów, że jest fartuch, prawda, ten fartuch akurat mam austriacki, autentyczny. Jest również, są dwie kieszenie, jest również galonka, to jest bardzo ważne, nie, to jest galonka przy dole sukni i każda suknia po prostu ma inna. Suknie w cieszyńskim są w kolorach czarnych, brązowych, granatowych i zielonych. Tutaj, a najbardziej w samo miasto Cieszyn było przede wszystkim w kolorycie wiśniowym, co również tam na paniach, które teraz śpiewają, można będzie zobaczyć. O tej galonce chciałbym powiedzieć humorystycznie, że galonka to jest taki lampas na dole sukni i nie mylić tej galonki z golonką, którą mężczyźni jedzą przy piwku, z chrzanem, z musztardą czy z kapustą, z pieczarkami i nie mylić to z galanką, czyli z miłą, lubą, kochaną, narzeczoną, kiedy się chodziło na sianko, bo w takich warunkach kiedyś się żyło, a nie tak jak teraz. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na pas. Ja mam pas autentyczny. Pokażmy, bardzo proszę. Też to jest szarotka cieszyńska. Proszę zobaczyć cały pas. Tak wygląda sprawa z tyłu.
Pani Genovefo, to wszystko bardzo kosztowne. Nie wiem, czy możemy zdradzić, żeby, prawda, się krzywda pani nie stała, ale pani ma w tej chwili na sobie kilka tysięcy złotych, prawda? Tak jest. Panie redaktorze, to się zgadza, bo tak, broszka, ta jest malutka, tam są pani, które mają większą, tylko 80 zł. Orpa 600 zł. Łańcuszek, ponieważ w biuście jestem dość obszerny, jak pół Pawłowic, no to jest 3,10 m srebrnego. To jest 340 zł. A pas, ponieważ jestem po prostu gruby, jak pół tego parku, no to ma, to kosztuje 6,5 tysiąca. I teraz trzewiki, reszta, cały strój, ponad 10 tysięcy złotych. Naprawdę, są takie rzeczy, których kupić nie można, za wszystkie inne, prawda, w Pawłowicach można zrobić. Dobrze, no stroje poznaliśmy, ja bym chciał więcej na temat tej twórczości, bo w tle słyszymy piękne utwory muzyczne. Pani zespół już na rynku muzycznym od kilku ładnych lat. Jak wyglądają próby, jak wygląda śpiewanie, gdzie można was usłyszeć po prostu? Tak, panie redaktorze, więc tak, zespół istnieje od 17 lat. Od 17 lat wykonujemy muzykę różną, przede wszystkim ludową, czyli wszystkie pieśni z ziemi cieszyńskiej, te międzywojenne, powojenne przede wszystkim, bo staramy się po prostu zachować to od zapomnienia i przechowywać, przekazać to następnemu pokoleniu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że wykonujemy pieśni również biesiadne, występujemy w strojach na przeglądach wojewódzkich, na przykład na Wici. I są osiągnięcia również. Są osiągnięcia, jak również na międzynarodowym przeglądzie Złoty Kłos w Zebrzydowicach, w Włodzisławiu i wiele innych. I tam zdobyliśmy, jak dotychczas, 4 pierwsze miejsca, 4 drugie miejsca, 3 trzecie miejsca i 4 wyróżnienia. Może ewenementem i ciekawostką jest naszego zespołu, że jako pierwszy w gminie otrzymał nominację na 42. przegląd zespołów ludowych i kapeli w ogóle w Polsce, do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Jak również jako pierwszy zespół ludowy w gminie nagraliśmy płytę po prostu poprzez firmę Folk, która ma siedzibę w Kanadzie, zaproszona nas na Wiciach, a nagrywaliśmy dwie płyty w studiu w Siewierzu, w studiu Mony Lizy. Tak jest, pani Genovefo, ja życzę powodzenia, piękne stroje, musimy powoli niestety kończyć, bo czas nas nagli. Moi drodzy, wszystko to do zobaczenia w Pawłowicach, króciutko, ale po jednym zdaniu, musi mi pani obiecać, że to będzie jedno zdanie. To jest oryginalny strój mojej matki przy ślubie, a to jest strój robiony metodą inkrustu, czyli składa się to prawie z 1699 perełek. To jest tył, tu jest ten szczytek tak zwany. I tutaj jeszcze są, może tylko jedną część pokażemy, i to jest połowa przodu. I do tego idą najcenniejsza rzecz, autentyczne choczki. A kiedyś się mówiono, że pas, cały strój cieszyński, zamożna gospodyni, która go posiadała, to trzeba było, łącznie z Dziwową jeszcze przy obliczką górną, trzeba było sprzedać 10 sztuk bydła, ale literatura nie mówi, czy dojrzałe krowy, czy jałówki, czy cielęta. A tu proszę jeszcze zauważyć choczki, które są robione w okresie międzywojennym przez Horacego, znanego złotnika z Cieszyna, a teraz prawnuk jego również się kończyć, niestety. Proszę bardzo. Piękna i to sprawa. Wszystko. Pani Genovefo, bardzo serdecznie dziękuję. Moi drodzy, to wszystko do zobaczenia w Pawłowicach. Weekend z telewizją TVS, tym razem z Pawłowic. Mogliśmy zobaczyć piękne pejzaże, mogliśmy zobaczyć te wszystkie atrakcje, które są dostępne 365 dni w roku właśnie tutaj, więc jeżeli państwo nie macie planów wakacyjnych albo macie, a chcecie zrobić sobie przerwę, to oczywiście możecie wpaść do Pawłowic. Wszystkie informacje także na stronie internetowej, w Google'ach szybciutko wpisujecie Pawłowice i na pewno znajdziecie szereg cennych informacji. A jeżeli ktoś w samochodzie, no nie ma planów w tej chwili, a siedzi lada moment, no to drogą 81 prosto do Pawłowic. Dobrze, ja się z państwem żegnam, dziękuję bardzo za miło spędzony weekend, a przed państwem jedyne, niepowtarzalne jarzębkowianki już teraz na pełny regulator. Hej, koło Cieszyna stoi lipeczka, a pod tą lipeczką stoi dzieweczka. Stoi, stoi, wystrojona, jakby była malowana, jako dworeczka, hej, jako dworeczka. A Josiei pytam, czy bym je chciała.